No, zaczynamy od nowa. No tak. Trochę się zmieniło w międzyczasie. Więc tak. Ostatni odcinek był taki tragiczny, że trzeba było się przygotować i pierwszym krokiem było złapanie Pikachu. Tutaj mamy go jako myszaka. Potem nabrałem go do poziomu 10. I po drugie chciałem złapać Mankeya, małpę, ale wiem, że on jest gdzieś na tej trasie, na trasie 22 prowadzącej do Ligi Pokémon. Ale kręciliśmy się tutaj pół godziny, dosłownie kręciliśmy w kółko, nie udało się go znaleźć. Prawdopodobnie on jest tylko na którejś z dalszych tempek trawy, tak, ale drogę dodam do niego blokuje Gary Oak. Zwany jako Patton. Właśnie, dla przyjaciół Patton. Więc teraz pójdziemy z nim powalczyć jeszcze raz. Zemścimy się za tą poprzednią walkę. Jednak przegrane walki z rywalem można powtórzyć. Pewnie trzeba powtórzyć. No idzie. Jednak one blokują drogę, to są walki, no, popychające fabułę do przodu. A teraz jesteśmy lepiej przygotowani. Mamy myszaka na poziomie 10, żółwia na poziomie 13. Więc odrobina drobna przewaga poziomów nad nim. Tak. Więc możemy mu spokojnie nakopać. Miejmy nadzieję. No. Zemsta. To już znamy. Ale muszę przyznać, że to było bardzo męczące, szukanie Pikachu. Znaczy, o ile samo szukanie Pikachu nie sprawiło problemu, bo znaleźliśmy go właściwie mniej niż pół godziny. To o ile szukanie Mankeya, to była jedna wielka masakra, za przeproszeniem. Potwierdzam, z Pikachu poszło szybko, Mankey to inna para kaloszy. No. Teraz wracamy do walki. Pierwszy krok zemsty. Smażymy gołębia. Dzikiego gołębia. No, a ten akurat nie jest taki dziki. No, prawda, prawda. No, na szczęście nie użył sam tak, więc mamy to już w garści. No, myślałem. Nie, jednak nie jest tak źle. Dobrze, mamy go. Tak. I teraz wiem, że myszek będzie nieefektywny przeciw Bulbasaurowi, więc musimy wystawić Squirtla. Żółwie. On też nie ma... nie jest odpowiednim typem, ale to nie ma znaczenia, ponieważ Bulbasaur jeszcze nie zna, jak to było. Nie Litsi, tylko... Vine Whip. Więc jakoś to pójdzie. No to zna Tail Whip. Nie. A nie, nie. Dobra. Się do głupoty gada, więc może nie będę się odzywać. Teraz będę rzucać jakimiś śmiesznymi... tymi... anegdotami. Vine Whip to wcześniejszy tym pnączem. O, wiem. W anime to było jego sztandarowy ruch. On tego jeszcze nie zna, bo jest na zbyt niskim poziomie. Bulbasaur tego się uczył gdzieś na... nie wiem, może 12, 13. Więc póki co ma tylko to słabiutki lipsy i tako, ale tako jest... no, skazane na niepowodzenie, bo on ma 5 poziomów mniej. Więc... no, mamy... chciała przyznać, że idzie nam teraz dużo lepiej. No, udało się. Zemsta jest słodka. Prawda. Luks, aha. Chciałbyś. Z tym się akurat zgodzę. Ominąć. Ominąć znaczy co? On chce ukraść to trofeum? Ominąć te... może on nie chce z nimi walczyć po prostu. Ominąć ostatnią czwórkę, zamordować tego mistrza? Tak. No ruszam się, ruszam. Zejdź mi z drogi. To jest jakieś uwzględnione fabularnie? To znaczy? Że on te będzie próbował ich uniknąć zamiast walczyć? Nie, prawdopodobnie pokonanie wszystkich tuż przed nosem graczy. No, spoiler, oczywiście na końcu okaże się, że aktualnym mistrzem jest Gary. A. Wow. Nie wiadomo kiedy nim został, ale jest. No to nie to spoiler. Trzeba będzie to zablokować. Wcale nie. A tak. Wcale nie. Zrobimy tak, że zabijczył. No. No to cenzurujemy. Teraz się obawiam, jak ja tutaj wrócę, jeśli teraz tutaj zeskoczę. Ale nie musi być w jakiś sposób. A nie ma tam jakieś te? O, właśnie, tędy. Aha. Dobra, teraz... tu gdzieś już musi być ten Nanki. Jak nie, to będzie nas czekało... no... spore męczenie się. Walczysz czy uciekasz? Póki co uciekam, no chcę zostawić sobie odpowiednio dużo punktów życia. No tak.
Mam nadzieję, że jednak ten przewodnik się nie myli. No tak, w sumie teraz myślę, że jest dość potężny, żeby Funky Monkey ja nie powalił. A, to też jest problem. Duży problem. Ale jest jakiś sposób, żeby go osłabić? Teoretycznie powinien zadziałać Paralysz, Thunder Wave. Powinno się liczyć jako osłabienie. No, zobaczymy. No to byłoby ironiczne, jakbyś w końcu trafił na Monkeya, a potem go zniszczył za jednym zamachem. No właśnie, to jest... w tej chwili bardzo duże zmartwienie, niestety. No, o ile oczywiście go znajdziemy w ogóle. Nie zanosić na to znowu. Spokojnie, dopiero początek. To wyrokiem, że to jest w ogóle właściwe miejsce. Właśnie. Ale mi się wydaje, że tak, no gdzie indziej, gdzie indziej. Zawsze może sobie wziąć jakiegoś Nidorana. Ale nie chcę. Możesz go nazwać potem Nizoral. Nie chcę. Oj tam. W sumie to wspomniałam wcześniej, ale te spirały w ogóle w tej grze to strasznie brzydko wyglądają. Tak jak wiele innych. Ja mówiłem o Machoku. Właśnie. To jest płaski jakby go Warek zjechał. A Pikachu jest po prostu strasznie gruby. Cóż no, po prostu też... wydaje mi się, że ta gra też była tworzona w tym czasie, kiedy no, graficy jeszcze nie byli pewni, jak będą wyglądać ostateczne wersje tych Pokémonów, które znamy z anime. No i dlatego niektóre się różnią w szczegółach. Nie, wyglądają po prostu strasznie... wszystko innym, no nawet tak bardzo niestarannie niejako. Robione na szybko. No, może to też prawda. No nie mogę stwierdzić na pewno, bo ja nie wiem po prostu jak to wyglądało, ale... czasem sprawia wrażenie, chociaż na przykład ten Nidoran to wygląda bardzo ładnie, bardzo dopracowany. Ale już taki Pikachu. No, z tej strony. Ej, coś znowu się nie udaje go znaleźć. On był równie częsty co Pikachu? Powinien być znacznie częstszy. Ajż. Więc nie wiem, o co tutaj chodzi, szczerze mówiąc. No, jeszcze nie to miejsce. Czy jest jakieś inne? Nie wydaje mi się. No i właśnie to jest dziwne, bo... jestem pewien, że kiedy grałem dawno temu, to sam widziałem tutaj Mankeya. A tutaj nic. Czyli musieli się jeszcze potem gdzieś rozejrzeć. Na pewno na trasie 22. Może być gdzieś jakaś sobota kępka i tylko tam można go znaleźć. Znowu ten dźwięk. Nic nie poradzę. Wiem. Wspomniałeś mi jeszcze o tym, że... w ogóle jak się przyspiesza tą muzykę i tak się cały czas się ją powtarza, po prostu brzmi jak z creepypasty. Faktycznie, było to dość przerażające. Prawda. A na pewno raniło uszy. Tak. Spróbuję jeszcze kilka razy, jeśli się nie uda, po prostu zrezygnuję chyba, bo to jest przesada, gruba przesada. I tak możemy sprawdzić jeszcze inną jakąś kępę trawy w okolicy. Tak, tylko nawet nie wiem czy są. Ja też nawet jeszcze tego dosyć. A tak naprawdę po prostu to nie jest rzecz na... no, na filmik. Zbyt nudne. Zbyt nudne. Dobra, ostatnia próba i... nic. Trudno, mniejsza z tym. Zrobimy później coś jeszcze. Może. No, przydałoby się. A teraz sobie idę. Teraz, do której trasy należy ta kępa trawy? Myślę, że jednak do pierwszej albo drugiej, a to powinno być na trasie 22. Czeka. Kto on ma? Jest. Nie, jesteśmy na 22, może jednak będą tutaj. Czyli znowu... A nie, to jest ta sama. To jest ta sama! No to klapa. A tam z góry nic nie ma? Jeszcze sprawdzę właśnie. Nie, tutaj nie ma nic. Nie, w sensie, że tam wyżej niż tamta druga kępa trawy, którą mijaliśmy. W tę stronę nie da się iść. A tam widzę, że jakieś miasto jest. To jest właśnie ta liga Pokémon. Aha. Tędy.
Może ktoś tam w komentarzach nam powie, gdzie dokładnie można znaleźć Mankeya. Możliwe. Tutaj nic, znaczy jest to drzewo, nie wiadomo po co. Chyba tylko dla ozdoby. No i... Czyli w tej części Pokémon nie ma jeszcze tych... berries? Nie, znaczy to jest drzewo do ścinania. Jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj niczego nie blokuje tak na dobrą sprawę. No. Nie, tak mi się wydawało, że jest do ścięcia. A wiesz? Jakimś cudem drzewie były potiony. Ono prawie na pewno jest do ścięcia, blokuje drogę. Po prostu jeszcze nie mam tego HM-a, ale no... Chyba raczej chodzi o to, że on po prostu sprawia, że jakby się ścięło, to miałby się po prostu szybszy skrót. Może. Nie wiem do czego, ale może tak. A która to jest trasa? Sprawdzam właśnie i to już jest trasa druga, więc... No... Nie wiem, o co chodzi z tymi małpami. Mogę się tutaj przyspacerować chwilę. No ale jak widać, Pidgey. Weedle. Ratata. I... Ratata. Mniejsza z tym. Wracamy do miasta i rozejrzymy się tam. Dobra. Na razie myszek i żółw powinny nam wystarczyć. Ja to wygląda. Muszą. Jeśli gra jest taka wredna, że nie zgadza się z przewodnikiem. Będziesz próbować pokonać Broka... za pomocą żółwia i myszaka. Znaczy żółw, sam żółw wystarczy, a ten małpa to był raczej długofalowy plan. Ja może zejdziemy coś innego. Chyba nie tędy. Tego nie potrzebuję. I to jest dobra droga, chociaż... No teraz to teraz sobie myślę, że możesz być tak, że po prostu będziesz rozwijać żółwia i myszaka, a na przykład byś złapał przynajmniej jednego takiego byle jakiego Pokemona, którego byś używał, żeby złapać inne. Teoretycznie tak, chociaż szczerze, tak jak mówiłem, nie chcę za bardzo łapać byle czego. A tylko jedno wystarczy. Pomyślimy. Taki najbardziej pasujący do wszystkiego. Może i tak. Dobra, do zobaczenia. Oczywiście, że nie mógł być za słaby, bo wtedy, wiesz, tamten pogodą był szybko pokonał. No właśnie, właśnie. A trudno, rozejrzymy się po mieście, zobaczymy, co tutaj jest. Przede wszystkim to brakuje nam kasy, nawet nie ma za bardzo co kupić. A też nie, te przedmioty na razie nie są zbyt atrakcyjne. Pokebole, podmiany i tak dalej. No tak. Nic szczególnego. Aha, babka Chelsea. Ciekawe sformułowanie. Bro. Tak jest. Zna się na pewno. Czy to jest wzór Balkaczarem? Chyba jednak nie. No, w ogóle nie zapominajmy, że tutaj przede wszystkim chodzi o tłumaczenie tej gry. Wiadomo. A i tak zauważyłam, że bardzo dużo rzeczy nas... bardzo dużo rzeczy omijamy. Po prostu nawet nie zauważamy ich. W czasie grania. Gdzie ale... człowiek po prostu zagapi. Ale przynajmniej się staramy. Tak. Prawdopodobnie w komentarzach będą ludzie się burzyć, że... Bardzo prawdopodobne. No, nie byliśmy tego albo tego. Tak. Techank. Tęk. Jak rosną. Tak. Nauczyć ich mogą trenerzy, dobra? To są ranne, no śpią, to już... No, to wiemy. Aha, ale to nie jest pewne. Czyli tak powtarza sobie plotki. Na to wychodzi. Gada to uśnienia na język przyniesie. Jakby nie patrzeć, to ty złapałeś po Pikachu, jak był przytomny i w pełni sił. No wtedy też można, tylko że szansa jest dużo mniejsza. Po prostu się udało.
A właśnie! A może właśnie złapać jakiegoś Pokemona, który usypia? Nie mamy czym go uśpić póki co. Ale w sensie, że uśpić Pokemona, którym chcemy złapać, za pomocą Pokemona, które wcześniej złapaliśmy. Ale... Albo na przykład jakiegoś trującego, żeby osłabił. Nie, bo chodzi mi o to, że jakbyś chciał złapać jakiś rzadki Pokemona, albo jakiegokolwiek innego lepszego, to mógłbyś po prostu najpierw złapać jakiegoś, który by go osłabił. Nie wiem, zatruł, uśpił, coś takiego, i wtedy byłoby łatwiej go złapać. Nie mamy na razie żadnego, który usypia. No, dopiero później się jakiś trafi, może. No, możemy to uwzględnić po prostu. Kamienny urok. Jak było w oryginale? Chyba nie wiemy. Ja w ogóle nie grałam w oryginał, więc nie wiem. A ja niestety nie pamiętam. Widzisz. Powiedzmy, że wiem. No dobra, to jednak nie wiem. No, taka podpowiedź dla ludzi, którzy nie chcą walczyć z Pokemonami po drodze w jaskiniach. Oczywiście wtedy ich Pokemony będą zawsze na zbyt niskim poziomie, więc to się nie opłaca. No tak. Zresztą dlaczego ten gościu tylko siedzi w trawie, skoro chce unikać Pokemonów? No właśnie tam gdzie jest, to ich wybór nie będzie, przecież są tylko w wysokiej trawie. No właśnie. Więc to tylko... no, marnuje ten repel. No się zgłosić na policję, okej. No pewnie zespół Era. To inne. No tak. Ten nas tutaj zatrzyma, z tego co pamiętam. Nie? Tak? Aha. Nie pozwoli nam przejść dalej, tylko... Uracza muzyczka, ale bardzo krótka i bardzo rzadko wykorzystywana w tej grze. No tylko w momencie, kiedy ktoś się zaprowadzi gdzieś. No właśnie. Ale w ogóle... Czemu on tam stoi? Najpierw się zatrzymuje każdego, który chce wyjść za miasto i prowadzi go do bloka. Co to jest? No, tak jak powiedział, no Brock szuka nowych wyzwań. Ale dlaczego ja nie mogę wyjść, zanim go nie pokonał? Nie jestem gotów, daj mi wyjść. Właśnie za granicą mógłbym sobie złapać jakiegoś nowego Pokemona, pokonać jakiegoś trenera, jednego czy drugiego. A tutaj nie, muszę najpierw się męczyć z tym, no, z tym dziadem od kamiennych Pokemonów. No iż. Co to za porządki? Którędy on sobie poszedł, no? Tędy nie da się przejść. Może jest duchem. Ech. To jest jego klątwa. To pokonany przez Brocka zginął i teraz musi wiesz, wszystkich ludzi prowadzić do Brocka. Całkiem prawdopodobne. No. Solidny trener Pokemonów, okej. Może tak naprawdę Brock jest trenerem duchów? A może sam jest duchem? No, jeszcze ci lepiej. To jest księżyc, to się akurat zgadza. Dobra, zanim to zapomnę, musimy zmienić kolejność, bo myszak jest zupełnie bezużyteczny przeciw tym kamiennym Pokemonom. Prawda? To znaczy ja tego nie wiem, ale zakładam, że masz rację. Więc to jest z głowy. Teraz tędy nie da się przejść. Tutaj jest muzeum. Na koniec go zostawimy. Muzeum nauki, no niech będzie. Tutaj jest ta odklepera. Co nam zostało? Tutaj. Sklep. Dziwną. Rybę. Pokemona. Aha, Magikarp. No tak. Za 500 do no. Oj, Boże. Dobra, rzeczy mogą się stać. Ciekawa polszczyzna. No taka... gimnazjalna. Tak, oryginalna. Sprawdzę to. Tutaj już wiemy. No i zobaczmy, co tutaj jest do kupienia. Prawie nic nie mamy oczywiście. Na nic nas nie stać. No tak. Czy jesteś coś, co nam może przydać przeciwko kamiennym Pokemonom? Absolutnie nic. No, może jeden pocjon. Nie, mamy chyba jeszcze ze dwa w rezerwie, to wystarczy. No. Nie sprawdzę tego. Nie, trzy nawet. No tak. To wystarczy, gwarantuję. Jeszcze nie, a pewnie nas zaprowadzi tam teraz. Mam nadzieję, że nie. No oczywiście. Musisz po prostu przestać rozmawiać z ludźmi. No to wygląda. Nie dadzą nam spokoju. No. Zapłacić! No 50 chyba. No jest.
Myślę. Ech. Teraz mu powiem, że tak. Po co do niego jeszcze raz idziesz? Żeby powiedzieć mu, że już byłem. Ach. Tak. Znaczy kto, co, jak? Nie wiem. Pewnie trzeba, wiesz, wejść i dowiedzieć się. No. Akurat tutaj pamiętam, co było w oryginale. On mówił, że te skamieniałości z Wand Moon były niezwykłe. No to ciekawe. Uh-huh. Pewnie zabrakło mu miejsca, żeby napisać skamieliny. Możliwe. Tędy chyba się nie da wyjść, nie? Byłoby za prosto. Tak, za prosto. To jest chyba wejście tylne do muzeum. Da się? Nie, nie da się. Nie. Musiałbyś ściąć to drzewo. Na to wychodzi. No to sprawdzimy, co tu jest jeszcze tutaj. Zajrzymy do muzeum i pójdziemy lakować Brockowi. Co to za Pokémon? Trudno powiedzieć. Obcy. Księżyca. Trudno się go ćwiczy. Obcy. Którego dostajesz? Wiesz, w wymianie. Właśnie szybko, ale może ignorować niedoświadczonych trenerów. A, czyli tak można dostać od kogoś Pokémony. Znaczy, no to... Po drodze, znaczy tak, w samej grze jest kilka miejsc, gdzie możesz się wymienić na Pokémony. Nie jest szczególnie istotne, tam nie, raczej byle co. Oczywiście chodziło raczej o to, że no, sami gracze mogli się łączyć Game Boy z tym kablem i wymieniać się do woli. Ale dlaczego to jest przetłumaczenie jako obcy, no nie wiem. Bo to jest ostatni pasażer na stromo. Najwyraźniej. Niedoran, po prostu niedoran. Jakie obce? No nie ma pana w ogóle jak niedoran. No z tego to były problemy, no chyba dopiero w późniejszych generacjach no, stworzono oddzielne sprite'y, takie no w świecie gry dla poszczególnych Pokémonów. Tutaj było tylko kilka takich niezbyt reprezentatywnych, po prostu jakiś Pokémon. No tak, bo niedoran to jest bardziej chyba taki szczur. A to wygląda jak kot. Czy raczej jak puma. Trudno powiedzieć, jak wygląda. Zajrzę na chwilę do tego gimnazjum. Tak. Może tam będzie to, co mam na myśli teraz. Sekundę. O właśnie, te właśnie pomniki. Tak nie wygląda jak w sumie żaden konkretny Pokémon. Może Dragonite ewentualnie, ale w każdym razie no... Mi to wygląda jak jakiś ptak. Może i tak. W każdym razie ewidentnie tam twórcom brakowało miejsca w Romie, więc no to jest taki kształt, który reprezentuje dowolnego takiego lądowego Pokémona. Od Nidorana do Mewtwo. Prawda? Nawet Mewtwo? No tak, po prostu jakiś tam Pokémon. No nie. Tak było chociaż określone, co to za Pokémon? W tej konkretnej, no... Raczej nie. W ogóle. A po prostu jakiś Pokémon. Także cokolwiek było. No dobra, zapłacę. Za 10. No przynajmniej ma zniżkę. Deski pewnie byłby tańszy. Prawdopodobnie. No dobra, przechodzimy. A ten co nam powie? Wspaniała Skam. Mielina. Ja. Pewnie znowu brakuje gaby. Rodaktyl. Książę Cubon. Byłby śmieszny, naprawdę. Prymitywny i rzadki. Rzadki? Rzadki. Nie, zatki. Rzadki. Reklamy tym zatki. No niech będzie. Ma kamienny zadek. To jest Kabutops. No tak, to akurat widzę. I zatki. Też zatki. Naprawdę uroczy. A to jest nic? No to wygląda. Może to są tylko plakaty. Albo szałki. A, kosmiczna wystawa. Meteoros Moonstone. Moonstone? Nie, niezwykły. Niezwykły? Chyba jednak jakąś rolę grał ograniczenia miejsca. Pewnie tak. 39. Lądowanie na Księżycu. Powinno się ma kolorowe TV. Znaczy, że wtedy to jest rok. W takim razie. Trudno powiedzieć, na pewno po 69. To pewnie. Tak.
I na odjechał, wychodu jest Columbia. Ten, który później eksplodował? Nie pamiętam. Wybuch Challenger chyba. Columbia chyba jeszcze istnieje, tylko została wycofana. Ale nie jestem pewien. A kiedy on wybuchł? Czyli w latach 90. chyba. Aha, czyli to jest między 69 a latami 90. Chyba. Prawdopodobnie lata 80. No, może. Z taką technologią. Może ci ukryć Pikachu? Może nie ma. I co, tata się zgodził? Prawdopodobnie nie. No, wkrótce, obiecuję, na pewno. Aha. Jutro. No to ty bardzo łatwo złapałeś. No, za tydzień, następną niedzielę. No. No to chyba wszystko. Straszna strata pieniędzy jednak. Przynajmniej miałeś zniżkę. To tak, teraz nie wiem, czy jest sens zapisywać grę tutaj, skoro są sloty w emulatorze. No tam, będziesz poprawny i będziesz stosować się do starych dobrych zasad. Dobra, niech będzie, no to wchodzimy. Nie no, coś tu jest nie tak. O mój Boże. To jest bardzo powoli zapadanie się w szaleństwo. Chyba tak. I've got to stop eating those rare candies. That shit's not for people.